Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, Adwent, czas oczekiwania na przyjście Pana, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, to czas, w którym chcemy w sposób szczególny przypatrzeć się naszemu życiu, czy jesteśmy gotowi na Jego przyjście. Do 16 grudnia Kościół pokazuje nam w sposób szczególny Słowo Boże, które mówi nam o chwalebnym przyjściu Jezusa na końcu świata. I każdy z nas może gdzieś tam sobie w ławce siedzieć i myśleć, kiedy będzie ten koniec świata. Ale kochani moi, koniec świata to będzie Twoja osobista śmierć. Śmierć, która będzie Twoim osobistym końcem świata. I moje pytanie, czy jesteś gotowy na Twój osobisty koniec świata, na swoją śmierć? Kościół nas przygotowuje w Adwencie na przyjście Jezusa Chrystusa. Twój osobisty koniec świata, Twoja śmierć będzie w chwili, kiedy Jezus po Ciebie przyjdzie. Jeśli cokolwiek dobrego można powiedzieć o dzisiejszym czasie, to, że odkrywamy, jak bardzo życie ludzkie jest ulotne, kruche. Jak w jednej chwili może się skończyć. Teraz pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi? Czy mamy tą świadomość? Kim jest Bóg, który ma po nas przyjść? Kim my jesteśmy dla Niego? Wiecie, że jesteśmy dziećmi wieczności, zaprojektowani do pierwszego i najważniejszego przykazania, w którym Bóg dał nam przeżywanie niesamowitego szczęścia już tu na ziemi. On wymarzył sobie każdego z nas jeszcze przed stworzeniem świata. Pomyśl, że jak mówią naukowcy, wszechświat ma około 15 miliardów lat. A Bóg ciebie sobie wymarzył, zanim jeszcze był wielki wybuch. Jeszcze ziemi nie było, a On już nosił ciebie pod swoim sercem. Jedyną i niepowtarzalną. Taką jak ty nie było i nigdy nie będzie we wszechświecie. Jesteś dla Niego umiłowanym synem, jedynym i niepowtarzalnym. Jedyną, wyjątkową, niepowtarzalną córką Boga. Nosił Ciebie przed stworzeniem świata pod swoim sercem. Wymarzył, wytęsknił, upragnął Ciebie takiego, jakim jesteś. Kocha Ciebie nie tylko takim, jakim jesteś teraz. Kocha Ciebie takim, jakim będzie Cię miał w Królestwie Bożym na całą wieczność. Już nie może się Ciebie tam doczekać. I teraz, kochani, jesteśmy dziećmi wieczności, które przychodzą z serca Boga, rodząc się w historycznym czasie tutaj na ziemi, przeżywając te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat w jednym celu. Jakim? Poznać Tego i pokochać całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy Tego, który mnie stworzył dla siebie. Z miłości, którą nie jestem w stanie zrozumieć. Mogę się tylko nią zachwycać i przeżywać każdym włóknem swojego serca. To jest nasz cel. Jeśli celem Twojego życia tutaj na ziemi jest co innego, oddalasz się od szczęścia, które On dla Ciebie zaplanował. Jeśli swoje szczęście upatrujesz w czymś innym, lub w kimś innym niż ten, który Ciebie stworzył. Jeśli Twoje szczęście upatrujesz w czymś, co nie jest Jezusem Chrystusem, prawdziwym Bogiem i nie żyjesz objawieniem Jego miłości, która powoduje, że jesteś stwarzany na nowo w nieskończonej intymności Bożej, czułości Bożej, miłosierdziu Bożym, nieskończonej dobroci Bożej.
Jeśli to nie jest twoim priorytetem życia, stajesz się coraz bardziej nieszczęśliwy, to raz, a dwa, zaczynasz generować mnóstwo lęków w swoim sercu. Z tym największym, fundamentalnym lękiem przed śmiercią. Im bardziej skoncentrujesz swoje życie na poznaniu tego, który umiłował cię od początku i stworzył ciebie dla siebie, tym mniej masz lęku przed śmiercią. Tym bardziej zaczyna rosnąć w tobie tęsknota za nim. Zaczynasz wchodzić w ten projekt, który zaczyna cię uszczęśliwiać każdego dnia. Wszystko, co tutaj jest na ziemi, jest tylko chwilowe, jest przemijalne. My jesteśmy tutaj pielgrzymami. Jesteśmy na chwilę. Jesteśmy dziećmi wieczności. Przychodzimy z wieczności i w chwili śmierci chrześcijanin zaślubiony Bogu na całą wieczność wchodzi w wieczność, w szczęście, w miłość, która jest oszałamiająca, nieskończona. Im bardziej ktoś odkrywa miłość Bożą tutaj na ziemi, tym bardziej zaczyna się dziwnie czuć tutaj na ziemi. Zaczyna widzieć, że nie pasuje do ducha tego świata. Bo coraz bardziej pasujesz do Boga, który nie jest z tego świata. Im bardziej wchodzisz w intymną relację z Nim, tym bardziej widzisz, że pasujesz do wieczności. Do mieszkania w sercu Boga na całą wieczność. A nie tutaj, do robienia sobie pałacy, do tworzenia życia, wiecie, lekkiego, łatwego, przyjemnego, beztroskiego, jakby po śmierci nic nie miało już być. To cała pandemia tak bardzo odkryła w nas pogańskie nasze serce, lęk przed śmiercią. Kochani moi, Maryja jest tą, która wprowadza nas w Adwent. To jest niesamowite, że właśnie ona ma ten niesamowity przywilej od Boga, aby pokazać nam takiego, jakim On jest naprawdę. Jemu wymarzyło się przychodzić do nas poprzez nią. Przez jej serce, przez jej ręce, przez jej łono. Słowo Boże mówi, naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami krainy mroku zabłysło światło. Od momentu grzechu pierworodnego świat jest skąpany, zanurzony w ciemności. Ludzie poruszają się w mroku swojego egoizmu, skutków i konsekwencji grzechu pierworodnego. Mają zdeformowany obraz Boga, zdeformowany obraz drugiego człowieka, zdeformowany obraz samego siebie. Wyobraźcie sobie całą ziemię spowitą mrokiem i ciemnością. I z jednego miejsca bije niesamowite światło prosto do nieba. I kiedybyście się przyglądnęli, zobaczylibyście, że to światło tej niesamowitej miłości i tęsknoty za Bogiem bije z tego małego domku, skromnego domku w Nazarecie, gdzie mieszka ta niesamowita nastolatka, która cała jest stworzona z tęsknoty za Bogiem. Księga Mądrości mówi o tym, że kiedy nastała pełnia, nastała cisza. I wtedy Słowo Boże runęło z nieba na ziemię. Gdzie runęło przede wszystkim? Runęło do łona tej niesamowitej nastolatki. Tam nie jest powiedziane, że Słowo Boże przyszło z nieba na ziemię. Ale jest użyte słowo runęło. To jest niesamowita dynamika. Zobacz, jak Bóg tęsknił za nią, że dosłownie runął do jej łona. Wpierw stworzył ją sobie jako swój osobisty, najpiękniejszy raj na ziemi. On z raju w niebie runął do raju, który stworzył sobie na ziemi. Do łona tej nastolatki. Zakochanej w nim w sposób nieprawdopodobny. Tak nieskończenie za nią tęskni, że nie mógł się doczekać,
żeby być już w niej. Ona tak niesamowicie za nim tęskniła, że po prostu żyjąc tęsknotą, spowodowała, że on runął z nieba na ziemię do niej. Bardzo lubię tworzyć z różnych fragmentów Pisma Świętego swoją osobistą modlitwę. I kochani, pięknym jest to, że możemy na podstawie tego wydarzenia stworzyć taką modlitwę. Maryjo, daj mi Twoją tęsknotę za Bogiem, jaką miałaś w swoim sercu, kiedy żyłaś na ziemi. Boże, daj mi swoją tęsknotę za Maryją, kiedy byłeś w niebie i nie mogłeś doczekać się przyjścia do niej. Daj mi, Boże, tak tęsknić za Maryją, jak Ty za nią tęskniłeś. Maryjo, daj mi tak tęsknić za Bogiem, jak Ty za Nim tęskniłaś. Tęsknota jest papierkiem lakmusowym miłości. Kiedy przestaje tęsknić, przestaje kochać. Pytanie do każdego z nas, czy ja w ogóle tęsknię za Bogiem? Czy ja tęsknię za spotkaniem z Nim? Śmierć będzie zobaczeniem Go. Wszystko się skończy. Osobisty koniec świata i będzie już tylko On. Tęsknisz za tym spotkaniem, czy boisz się tego spotkania? Jeśli boisz się, to dlaczego się boisz? To są ważne pytania, na które musimy sobie w Adwencie odpowiedzieć. Dlaczego ja się boję tego najważniejszego wydarzenia mojego życia, w którym Bóg będzie zobaczony przeze mnie twarzą w twarz? Kiedy poślubi mnie na całą wieczność, dlaczego ja się tego boję? Kochani moi, w naszym zgromadzeniu salezjańskim przeżywamy swoistą praktykę religijną, zwaną ćwiczeniem dobrej śmierci. Raz w miesiącu każdy salezjanin przechodzi jeden dzień w miesiącu, tak jak to był ostatni dzień jego życia na ziemi. Rano, kiedy się budzisz, żyjesz tak, jakby to był ostatni twój dzień. Przygotowujesz się do spowiedzi świętej z takim pragnieniem żalu, pokuty za grzechy, jakby to była twoja ostatnia spowiedź święta przed śmiercią. Potem sprawujesz Eucharystię, jakby to była twoja ostatnia msza święta. Przyjmujesz komunię świętą jak wiatyk. Wszystkie badasz relacje w swoim życiu. Czy może jest ktoś, komu powinienem za coś podziękować, przeprosić, poprosić o wybaczenie? Nawet swój pokój sprzątasz tak, że gdybyś rzeczywiście umarł tego dnia, to współbrat wchodzący do twojego pokoju nie dostałby zawału serca, gdyby zobaczył syf, który tam jest. Czyścisz, sprzątasz i przeżywasz ten dzień tak, jak to by był ostatni dzień twojego życia. Ksiądz Bosko powiedział, założyciel salezjanów, że jeśli ktoś całym sercem przeżywa ten dzień, ćwiczy swoją dobrą śmierć, nie sposób, żeby się potępił. Nie sposób. To jest szkoła świętych. Przeżywać każdy dzień tak, jakby był ostatnim dniem naszego życia. Pomyśl, mężu, gdybyś miał tą świadomość, dzisiejszej nocy umrzesz. Jakbyś dzisiaj obudził się przy swojej żonie? Jakbyś ją przytulił, pocałował? Jakbyście spędzili ten dzień? O czym byście rozmawiali? Tato, gdybyś wiedział, że to jest ostatni dzień twojego życia, jak byś spędził ten dzień ze swoimi dziećmi? Czy naprawdę myślisz, że siedziałbyś tak jak zawsze, godzinami przed telewizorem, przełączając kolejne kanały, oglądając kolejne mecze? Jeszcze 3 godziny mam do śmierci. Dobra, jeszcze zobaczę to, zobaczę tamto, zobaczę tamto. Naprawdę byś tak siedział? Żono kochana, może masz trudny czas teraz ze swoim mężem. Może po raz kolejny cię zranił i nosisz w sobie
to zranienie, odrzucasz go, macie ciche dni, karzesz go swoją obojętnością. Pielęgnujesz urazę i żal. Nie chcesz przebaczyć. A niech trochę pocierpi. Niech zobaczy, jak mnie zranił. Czy gdybyś wiedziała, że dzisiaj umrzesz, albo że on dzisiaj w nocy umrze, chciałabyś nosić to w sercu, co masz? Naprawdę? Zobaczcie, kochani moi, że nieustanna świadomość swojej śmierci, że ona może przyjść w każdej chwili, że każdy dzień może być moim ostatnim dniem, to nie jest wcale dołujące. To jest motywujące do najpiękniejszego życia, jakie możesz sobie wyobrazić. Do wybierania najbardziej wartościowo, jak możesz sobie to tylko wyobrazić. To jest najskuteczniejsze antidotum na byle jakie życie. To jest najskuteczniejsze antidotum do walki z grzechami. Gdybyś wiedział, że dzisiaj w nocy umrzesz, zrobiłbyś ten grzech, ten i tamten? Gdybyś wiedział, że dzisiaj umrzesz. A skąd wiesz, że nie umrzesz? Skąd wiesz? Czy spotkamy się tutaj w takim samym składzie jutro? Czy to nie będą ostatnie rekolekcje w twoim życiu, o których być może będzie zależało twoje zbawienie lub potępienie? Dzwoni do mnie pewna kobieta. Proszę księdza, proszę, błagam o rozmowę z moim synem. 20 kilka lat wszedł na drogę przestępczą, handluje narkotykami, samochodami, złodziejem. Matka prosi o chwilę rozmowy z tym chłopakiem. Gdzieś tam jakiś czas później udało się z nim spotkać. Rozmawiałem z nim mniej więcej tak jak teraz z wami. Pytałem go, czy gdybyś dzisiaj umarł, chciałbyś stanąć przed Bogiem z tym, co robisz, z krzywdą zadawaną innym ludziom, z płaczem, przerażeniem mamy, która nocami nie może spać, modli się za ciebie. Chciałbyś stanąć z tym przed Bogiem? Pamiętam jego cyniczny uśmiech. Modliłem się za nim. W sercu pobłogosławiłem go, poszedłem. Tydzień później znowu zadzwoniła mama. Tym razem płakała. Okazało się, że syn dzień wcześniej pojechał na dyskotekę motocyklem. Wpadł w poślizg i zabił się na miejscu. I pamiętam, kochani moi, ten krzyk matki jak refren. Proszę księdza, czy mój syn jest w piekle? Czy mój syn jest w piekle? Nie wiem. Nie jestem Bogiem. Ale wiem jedno. Bóg dał mu tydzień czasu na nawrócenie. Gdybym mu powiedział wtedy, masz tydzień czasu, jeszcze bardziej by mnie wyśmiał. Ile daje tobie Bóg czasu na nawrócenie? Ile daje mi, żebym wrócił do Niego całym sercem? Ustanowił Go naprawdę priorytetem mojego życia. A Jego miłość do mnie fundamentem, gdzie nie ma już nic ważniejszego niż On i ja. Razem w miłości, każdego dnia przeżywanej, jako najpiękniejszy romans, do którego mnie stworzył. Mówisz, ale proszę księdza, czy aż tak trzeba? Przecież ja wierzę w Boga. Czy to nie wystarczy? Otwieram Pismo Święte. Co czytam? Że szatan też wierzy w Boga. Co więcej, jest pewny, że On jest. Ale co z tego? Diabeł jest w piekle. Diabłu nic nie daje, że wierzy w Boga. Jest w piekle. Znam mnóstwo ludzi, którzy mówią, ja wierzę w Boga i żyją w osobistym piekle rozwalonego małżeństwa, zniszczonych rodzinnych relacji, w piekle grzechów ciężkich, nałogów,
w piekle zapieklonych emocji, uczuć, nienawiści, złości, zemsty, wściekłości, agresji, myśli samobójczych, depresji. Ale zapytasz, czy wierzy w Boga? Tak, oczywiście, proszę księdza. Wierzę w Boga. Skarby, wierzyć, że jest Bóg, a zaufać Jego miłości i postawić Jego miłość na pierwszym miejscu w swoim życiu, która przemienia wszystko we mnie, to są dwie różne rzeczy. Wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu, zaufać Mu do końca, to są dwie różne rzeczy. Zobaczcie Eucharystia. Co my żeśmy zrobili z Eucharystią? Niektóre debaty toczyły się na poziomie tego, że praktycznie zredukowaliśmy Jezusa w Eucharystii do materii, która może przenosić wirusa. I to był fundament naszej rozmowy. A gdzie rozum, który jest oświecony wiarą? Gdzie rozum, który podpowiada nam, że rzeczywistości Boże możemy uchwycić tylko wiarą? Rozum nas może podprowadzić do pewnego momentu, ale potem wiara dopełnia naszego poznania. Boga można poznać tylko przez miłość, tylko przez wiarę. Święty Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, mówi o Eucharystii i mówi, że można przyjmować Eucharystię, gotując sobie wieczne potępienie. Wyrok potępienia. Powiesz, jak to? Kiedy przyjmujesz Eucharystię bez wiary, czyli zaufania w tego, kogo przyjmujesz, jaką on ma moc, kim on jest. Bogiem wszechmogącym, a nie trochę mogącym. I święty Paweł dodaje, dlatego tylu wśród was chorych, słabych i tylu umarło. Może by odwrócić słowa świętego Pawła i powiedzieć, że gdybyśmy z prawdziwą wiarą przystępowali do Eucharystii, z wiarą w Tego, który jest Panem też każdej choroby, który w Ewangelii, którą tutaj czytam, kogoś uzdrowił, właśnie uzdrawia i za chwilę będzie uzdrawiał. Gdyśmy z taką wiarą podchodzili do Eucharystii, możemy powiedzieć, odwracając słowa świętego Pawła, byłoby wśród nas tylu silnych, zdrowych i tak mało by umierało. Czy rozumiecie? Kolega, z którym studiowaliśmy na studiach doktoranckich, on misjologię. Kiedy zrobił doktorat, postanowił rzucić karierę naukową, pojechał do Peru, pracował wśród Indian, tam w dalekich Andach, w dżunglach. Opowiadał mi, jak przygotowywał pierwszą Eucharystię dla Indian w języku indiańskim. Jak zbudował w wiosce taki potężny ołtarz, wysoki. Kilkanaście dni trwało to, zanim te wszystkie plemiona się zeszły. I kiedy zaczął Eucharystię, zobaczył, że Indianki przynoszą małe dzieci i kładą pod ołtarzem. Te dzieci były chore. Mówi, niektóre wyglądały, jakby były martwe. Nie wiedział, co to za zwyczaj, odprawia dalej mszę świętą. I po mszy świętej, kiedy schodził z tego podwyższenia, widzi, że te kobiety przychodzą po te dzieci, biorą je w ramiona i te dzieci wszystkie są zdrowe. Śmieją się, krzyczą, chichrają. On podchodzi bliżej, robi wielkie oczy i mówi, te dzieci są zdrowe. A te Indianki, tak ojcze, była msza święta. Mówi, ja wiem, że była msza święta. Ale jak to się stało, że one są zdrowe wszystkie? Te Indianki mówią, ojcze, przecież Jezus przyszedł. Ja wiem, ale jak to jest możliwe? I wtedy one zrobiły takie wielkie oczy. Mówią, ojcze, to ty nie wierzysz,
że Jezus przyszedł na mszy świętej i uzdrowił? I mówi do mnie Dominik, 20 lat jestem księdzem. Doktorat z teologii. Codziennie odprawiam Eucharystię. W niedzielę kilka razy dziennie. Ale moja wiara w porównaniu z wiarą tych Indianek zerowa. Rozumiesz? Ja mogę wierzyć, że tu jest Jezus, ale to mi jeszcze nic nie daje. Zaufać w Jego miłość, w Jego moc, w Jego nieskończoną dobroć dla Ciebie, w Jego wszechmoc miłującą Ciebie, że jest Panem rzeczy niemożliwych. W przypadku uzdrowienia, że jest Panem każdej choroby, to są dwie różne rzeczy. Skarby, to jest przestrzeń naszego nawracania się w Adwencie. Ktoś powie, ale proszę księdza, ja się codziennie modlę. Dużo się modlę. Co ja mam jeszcze zrobić? Znowu otwieram Pismo Święte i oglądam jeden z największych dramatów Ewangelii. Dramat uczonych w Piśmie, faryzeuszy, kapłanów tamtego czasu. Rozumiecie, mówimy o ludziach, którzy 5 razy dziennie się modlili. 2 razy w tygodniu pościli o chlebie i wodzie. Przestrzegali 613 przepisów prawa religijnego. Studiowali na pamięć, znali Słowo Boże. Całe swoje życie poświęcili, żeby głosić Boga innym ludziom. I kiedy ten Bóg przyszedł do ich życia, oni Go nie rozpoznali, odrzucili, znienawidzili i na samym końcu zabili. Boga zabili fachowcy od Boga. W tamtym czasie najbardziej religijni ludzie. Czy rozumiecie? We mnie to słowo uderza bardzo, bo jestem kapłanem, tak samo jak oni. Tak samo 5 razy dziennie modlę się liturgią brewiarzową, studiuję Boże Słowo, codziennie odprawiam Eucharystię, jestem na wyciągnięcie ręki od Boga, którego potem przyjmuję do swojego ciała, do swojej krwi. Całe swoje życie poświęciłem, aby Boga głosić innym ludziom. I boję się, że mogę się z Nim mijać w moim kapłaństwie. Wiedza o Bogu, a poznanie Boga to są dwie różne rzeczy. Mógł być profesorem, habilitowanym doktorem największych nauk teologicznych i nie znać Boga. Nie znać Boga. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Szczególnie tych, którzy są rytualnie najbliżej Boga, z powołania najbliżej Boga. To jest to pytanie, które sobie cały czas zadaję. Jezu, czy ja Ciebie znam? Może mi się wydawało, że Ciebie znam. Chcę Cię szukać całym sercem, żeby naprawdę Cię poznać, kim jesteś. Dzisiejsza Ewangelia. Jak mam Cię poznać, Jezu? Jedną z cech charakterystycznych tych, którzy Go znają, jest gwałtowność w szukaniu Go. Dzisiaj Słowo Boże mówi, zobaczcie, że Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i zdobywają je ludzie gwałtowni. Nie znaczy gwałtowni, nieokrzesani, wściekli, złośliwi, jacyś tacy, wiecie, w jakichś chaotycznych emocjach. Gwałtowni, to znaczy tacy, którzy priorytetowo każdą chwilę swojego dnia i nocy przeżywają na tym, aby żyć tym, który jest ich największą miłością i płacą cenę, rezygnując z rzeczy mniej koniecznych, żeby żyć tą jedyną koniecznością, która daje sens ich życia, Jezusem Chrystusem, który umiłował ich i życie swoje oddał za nich.
Czy jesteś w stanie dzisiaj zapłacić cenę rezygnacji z wielu rzeczy, które nie są konieczne? A szczególnie rezygnacji, wiecie z czego? Z czasu, który poświęcam na rzeczy mało istotne w moim życiu. A potem, wiecie, przychodzę i mówię: przepraszam, ale nie miałem czasu na modlitwę w konfesjonale. Przeciętna polska rodzina, skarby, ogląda 5 do 6 godzin dziennie telewizji, szczególnie wieczorem. Do późnych godzin nocnych siedzimy przed telewizorem. Siedzimy w internecie, siedzimy w telefonie. A potem przychodzimy i mówimy: nie miałem czasu na modlitwę. No coś tu jest nie tak. Masz czas na wszystko. Masz czas na swoje przyjemności, przyjemne spędzanie wolnego czasu, ale nie masz czasu na tego, który ciebie stworzył, który jest sensem twojego życia. I potem zaczynasz generować lęk w swoim sercu, który jest generowany z adoracji tego, co adorujesz. To jest zdumiewające, kochani moi, że dzisiaj mamy taki wybór, który jest absolutnie fundamentalny. Nie mam wątpliwości, że w tej atmosferze strachu i lęku, w której dzisiaj globalnie ludzkość żyje, mamy do wyboru albo adorować ten kwadracik zwany telewizorem i spędzać godziny na oglądaniu informacji od rana do wieczora, każdego dnia coraz bardziej się trząść z lęku i strachu. Rozmawiam ostatnio z jednym z lekarzy, który pisał doktorat na temat stresu. On mówi, że dzisiejsze oglądanie telewizji, samych informacji generuje taki poziom stresu, uwalnia taki poziom kortyzolu, że gwałtownie spada odporność naszego organizmu. I mówi: proszę księdza, zwykłe przeziębienie może zabić takiego kogoś, bo jego odporność organizmu jest tak niska z powodu ciągłego faszerowania się lękiem płynącego z informacji. Nie potrzeba straszliwych wirusów. Naprawdę. Albo pójdziesz w tym kierunku i będziesz adorował telewizor, albo przyjdziesz tutaj do kaplicy obok, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament i będziesz adorował twarz twojego Boga. Ten kwadracik będzie generował w tobie kolejne pokłady lęku i strachu. Adorowanie oblicza twojego Boga, który umiłował cię aż do oddania życia za ciebie, będzie uwalniało cię od każdego lęku. Będziesz tak chłonął miłość tego, który jest wszechmogący, a nie trochę mogący. Będziesz tak generował w sobie poczucie bezpieczeństwa z tego, że włos ci z głowy nie spadnie, bo ten, na którego patrzysz, oddał za ciebie swoje życie, tak ciebie kocha i jest Bogiem, Abba, tatusie, dla którego ja jestem umiłowanym synem, umiłowaną córką. I priorytetem mojego dnia jest spędzanie czasu z tym, który kocha mnie tak, że oddaje za mnie swoje życie. I do tego jest moim Abba, tatusiem, i do tego jest wszechmogący. I wracam do tego pytania, czy jesteś w stanie zapłacić cenę za zminimalizowanie hałasu medialnego w twoim życiu, w twoim dniu, w twoim sercu, który generuje wszystko, tylko nie Ewangelię. Czy jesteś w stanie zapłacić cenę, żeby to zredukować, by swój czas i swoje serce, swoje oczy skierować na tego, który generuje tylko poczucie bezpieczeństwa, tylko miłość, dobroć, czułość, miłosierdzie. Wszystko to, co najpiękniejsze, czego najbardziej pragniesz. Przychodzi do mnie pewien mężczyzna, katecheta z jednej ze szkół. Ma doktorat z teologii.
I przychodzi z tym pytaniem, które przewija się teraz w czasie naszej konferencji. Proszę księdza, co mam zrobić, żeby poznać Boga? Ja go nie znam. Mówię podchwytliwie, przecież masz doktorat z teologii. Księże, ksiądz wie, o czym mówię. Ja go nie znam. Mam wiedzę o nim, ale ja go nie znam. Co mam zrobić? Mówię, nie wiem. Módl się do Ducha Świętego, on ci podpowie. Modlił się. Zrozumiał, że musi zapłacić cenę. Zrezygnować z takich rzeczy, które tak naprawdę nic nie wnoszą do jego życia. Aby stworzyć przestrzeń czasu na to, żeby Bóg mógł przyjść do jego życia. I to jest zadanie każdego z nas. Stworzyć tą przestrzeń czasu, żeby być tylko dla Niego i czekać, aż przyjdzie. On patrzy, czy naprawdę Go chcesz, czy naprawdę za Nim tęsknisz, czy On jest największą miłością twojego życia, czy też wybierasz ciągle co innego i kogo innego, któremu dajesz swój czas i swoje serce. On patrzy i czeka. Nie przyjdzie z butami na siłę. Patrzy, czy ty naprawdę Go chcesz. Postanowił przed pójściem do pracy być codziennie na Eucharystii. Potem przeczytać 4 Ewangelie, bo mówi, ja nigdy nie przeczytałem Ewangelii. Od początku do końca. W związku z tym każdą wolną chwilę spędzał na tym, żeby czytać Ewangelię. Potem po pracy intensywny pobyt w domu. Ale wieczorem, tak jak zawsze, wieczór przed telewizją, internetem, wyciął. To był czas dla Boga. Miał czas, żeby pójść na różaniec. Miał czas, żeby pójść na adorację. Miał czas, żeby wieczór przed pójściem spać, ten szczególny czas, który dla Boga jest tak ważny, spędzać tylko z Nim. Stworzył przestrzeń ciszy, żeby móc usłyszeć głos tego, który kocha go najbardziej. Tak płynął tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Raz wychodziło mu lepiej, raz gorzej, ale starał się z całych sił. I po którejś adoracji w domu, kiedy kładł się spać, kiedy już usypiał, nagle coś przyszło do pokoju. Przeniknęło jego ciało. Tak niesamowita miłość, że zaczął płakać jak dziecko. Mówi, całe moje ciało trzęsło się z powodu fal miłości, które przepływały przez nie. Było to taki ogrom szczęścia, taki ogrom miłości, jakiej zawsze pragnąłem, jakiej zawsze marzyłem, która też przekroczyła wszystko, co mogłem sobie wyobrażać. Mówi, trwało to około 10 minut. Kiedy się skończyło, spojrzałem na zegarek. To było ostatnie, co pamiętam. I zasnąłem. Rano obudziłem się jako całkowicie nowy człowiek. Proszę księdza, ja miałem problem z pornografią. Skończyło się momentalnie. Miałem problem z alkoholem i miałem problem z hazardem. Wszystkie 3 nałogi w ciągu tych 10 minut przyjścia Pana skończyły się raz na zawsze. 10 minut, które zmieniły wszystko w życiu tego katechety. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze? Jak powiedział księże, ja już go znam. Ja wiem, jak przychodzi. Ja poznałem jego miłość. Ja już wiem, kto to jest. Rozumiesz? Skarby, Adwent to czas, w którym chcemy tak Go poznać. On nam daje dobrą nowinę. Dobrą nowinę o tym, żebyśmy się nie bali. Ja, Twój Bóg, ująłem Twą prawicę i mówię Ci, nie lękaj się. Przychodzę Ci z pomocą.
Nie wiem, co jest dzisiaj Twoim lękiem. Teraz w tym kościele, w tej sytuacji, w której jesteś. Czego się boisz? Każdy z nas ma inne lęki. Może wspólne niektóre, ale co jest dzisiaj Twoim lękiem? Jak byś ten lęk nazwał? Co to jest? Lęk o siebie, lęk o kogoś, lęk o zdrowie, lęk o przyszłość? Jezus ci dzisiaj mówi, chcę ująć twoją prawicę, chcę cię wziąć za rękę, mówiąc ci, nie bój się, przychodzę z pomocą, teraz przychodzę z pomocą, teraz jest dzień zbawienia, teraz, teraz, teraz. On czyni to teraz. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja cię wspieram. Jestem twoim odkupicielem. Teraz. A co by było, gdyby on teraz do mnie przyszedł? Czy jesteś gotowy, gotowa na to? Teraz w tej ławce. Gdyby teraz do ciebie przyszedł. Chcesz tego? Chcesz? On patrzy na ciebie i pyta, czy chcesz. Teraz. On chce nałożyć na ciebie szaty chwały. Zdjąć szaty smutku. Szaty depresji. Szaty lęku. Włożyć na ciebie szaty chwały umiłowanego syna, umiłowanej córki. Pozwólcie na ostatnią jeszcze kilka słów. 20-kilkuletnia dziewczyna pojechała do Anglii. Chciała po prostu dorobić. Tam pracowała jako kelnerka. I kiedy w nocy wracała do domu, została napadnięta przez kilkunastu imigrantów. Bardzo brutalnie zgwałcona. To był jej koniec świata. Tylko demoniczny koniec świata. Wszystko się skończyło. Jedyna myśl, kiedy ocknęła się w szpitalu, to zabić się. Jak najszybciej się zabić. Żeby już nie bolało, nie myśleć, nie pamiętać. Pewnie nie zrobiła tego tylko dlatego, że przyjechała do niej rodzina. Otoczyła ją opieką. Wrócili do Polski, ale ona wpadła w straszny stan. Stan skrajnej depresji. Praktycznie nie była w stanie ruszyć ręką, nogą, leżała wpatrzona w jeden punkt. Co nieco jadła raz dziennie. Była całkowicie odcięta jak roślinka. Jedno, jedyne pragnienie – umrzeć. I wtedy zainteresował się nią dawny kolega. Zaczął do niej przychodzić z kwiatami, rozmawiać z nią. Ona na początku była kompletnie na niego obojętna. Ale z biegiem czasu coraz bardziej otwierała swoje serce na niego. Namówił ją na terapię, jedną, drugą. Terapia nic nie dawała. Ten lęk paraliżował ją cały czas. Bardzo destrukcyjnie. Po jakimś czasie uświadomili sobie obydwoje, że się pokochali. Miłość jest najlepszym egzorcyzmem na lęk. Dlatego tytuł naszych rekolekcji. Miłość pokonuje każdy lęk. Postanowili wziąć ślub. Kameralny, najbliższa rodzina. A potem noc poślubna. I dramat. Ponieważ w momencie, w którym mąż chciał się zjednoczyć z nią w współżyciu seksualnym, uruchomił się potworny, paraliżujący strach. Trauma z gwałtu uruchomiła się na nowo.
ani ona, ani on nie myśleli o tym, że w takim momencie to wszystko wróci. Potworny lęk, ale on rozumiał. Delikatny, wrażliwy, powiedział, że poczeka. Mijały tygodnie, miesiące i nie mogli wzburzyć. Cały czas potworny lęk. Kolejna próba terapii jednej, drugiej, nieudana. Tak minęło około 2 lat. On już też zaczął tracić cierpliwość. Postanowił pójść na pustynię, aby wołać do Boga. Powiedz, pomóż, zrób coś. Tą pustynią było 6 dni całkowitego milczenia na rekolekcjach ignacjańskich. Jechał wołając do Boga jak ostatnia deska ratunku. Kiedy on wyjechał na rekolekcję, ona postanowiła skończyć ze swoim życiem. Napisała list, że zasługujesz na wspaniałą żonę, z którą będziesz szczęśliwy. Zaznasz rozkoszy ciała, która urodzi ci dzieci. Jesteś wspaniałym mężem. Ja nie dam ci tego szczęścia. Dla mnie jest wszystko skończone. Postanowiła przygotować sobie tabletki i skończyć z sobą. I kiedy miała już je połknąć, popatrzyła mimochodem na krzyż, który był w ich salonie. I kiedy tak patrzyła na ten krzyż, stała się rzecz nieprawdopodobna. Ściana dosłownie ożyła. I zobaczyła osłupiała, wyświetlone na ścianie, ten moment, w którym Jezus jest odarty z szat w 10. stacji Drogi Krzyżowej. Zobaczyła ten tłum rechoczących, śmiejących się ludzi z nagości Jezusa. W jednym momencie zobaczyła coś, o czym nigdy wcześniej nie myślała, że Jezus w tej stacji Drogi Krzyżowej wziął na siebie wszystkie gwałty, molestowania, skutki grzechów seksualnych czynionych na niewinnych w całej historii świata, każdego człowieka. Jezus wziął to na siebie. Uświadomiła sobie, że jej trauma, jej cierpienie jest niczym w porównaniu z tym, jak Jezus cierpiał. I wtedy, kiedy patrzyła oszołomiona na Niego, On wypowiedział takie słowa: daj mi swoją hańbę. Rozpłakała się. Powiedziała: daję Ci to wszystko. Daję Ci całe serce. To wydarzenie, tych ludzi, wszystko Ci daję. I wtedy usłyszała: teraz przyjmij moją chwałę i moją czystość. To było ostatnie, co pamiętała. Upadła na ziemię. Kiedy się ocknęła, wiedziała, że została całkowicie uzdrowiona. Kiedy mąż przyjechał z rekolekcji, nie poznał swojej żony. To była cudowna, pierwsza po 2 latach noc poślubna. Dzisiaj mają 4 dzieci. Gdybyście spotkali ich, ją, byście w życiu nie pomyśleli, że ta kobieta przeszła tak tragiczne, wstrząsające wydarzenie, że tak została zniszczona w swoim ciele. Promieniuje radością, promieniuje miłością, kocha samą siebie,
tak jak kocha ją Jezus. On chce na tych rekolekcjach ściągnąć z ciebie szaty smutku, lęku, zwątpienia, niewiary, zniechęcenia, hańby. Jakkolwiek te szaty nazwiesz, Jezus chce na tych rekolekcjach z ciebie to ściągnąć i ubrać cię w swoje własne szaty. Szaty króla. Ubrać cię szaty chwały. Szaty umiłowanej córki Boga. Szaty umiłowanego Syna Boga. I wierzę bardzo mocno, że te 3 dni będą niesamowitym objawieniem Boga. Takiego, jakiego jeszcze nigdy nie znałeś. Proszę cię tylko, żebyś stworzył mu przestrzeń przez te 3 dni. Wyślij mu zaproszenie. Zrezygnuj z czegoś, co zabiera ci twój czas, a co nie jest konieczne, aby dać mu przestrzeń ciszy i twojej modlitwy. I oczekuj go, a on przyjdzie. Amen.